Serdecznie witam, kłaniam się nisko, Wojciec z tej strony. Trzecie spotkanie z Larą Croft. Lara Croft już w takim bojowym przykurczu. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od eksterminacji, mam nadzieję, hurtowej kacapów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tego pana w poprzednim odcinku już żeśmy obejrzeli sobie. Musimy posprzątać. Hej, czy ty... Dobra. Ten już nie zakończy swojej wiadomości. Odwracanie uwagi przedmiotami. Służące odwracaniu uwagi przedmiotami mogą zwabić wiele przeciwników naraz, okej. Czyli mam butelki. Nie widziałem. Ten szalony sukinsyn zaatakował siekierą trzech uzbrojonych żołnierzy. Nie mam pojęcia, jak udało im się schwytać żywcem jednego z nich. Kim w ogóle są ci ludzie? Po wstępnym rozpoznaniu okazało się, że w tych górach jest stara wioska. Nasi ludzie spodziewali się rolników, myśleli, że poddadzą się bez walki. Rolnicy, jasne. To przeszkoleni partyzanci. Zdaje się, że sprowadzili tam Sowietów. To może być dobry znak. Jeśli pilnują czegoś, co jest ukryte w górach, to znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Wiesz, czego my tu właściwie szukamy? Szeregowi nie mają dostępu. Ale to musi być coś ważnego. Zbyt duża operacja. Dobra, będą gadać bez końca. Ja nie mam czasu. Rozdzielmy tych dwóch debili. Sprawdzę to. Sprawdzę. Uważaj na siebie. Na szczęście wykorzystuję ich mały rozumek. Dobra, tego też zrobimy na cicho. Oczywiście przy okazji, chociaż powiem wam szczerze, że odblokowałem sobie umiejętność, dzięki której wszystko, co posiadają cennego, od razu podnoszę, także nie muszę się wysilać, żeby wciskać kwadrat. Butelka kolejna. Dużo tych butelek. Dobra, tym panom już podziękujemy. Jeszcze spojrzę tylko, czy nie ma tutaj czegoś, co mógłbym jeszcze ewentualnie podnieść, ale nic takiego w zasięgu mojego wzroku się nie znajduje. Jest za to krzok. Aj, ta biała. Czemu tak skaczesz mi na boki? Dziewko. Dobra, wlazła. Zbadaj lądowisko dla helikopterów. Czyli prawo bli będzie dużo wroga. Czekajcie, uniki. Przemykaj. Instynkt bojowy. Przy użyciu instynktu przetrwania wrogowie są podświetlani na czerwono, jeśli widzą się nawzajem, lub na żółto, jeśli się nie widzą. Jakby chyba przemknięcie tutaj nie wchodzi w rachubę. A być może jest taka możliwość? Ale czy ja chcę z tej możliwości korzystać? No raczej niekoniecznie. Wolałbym ich tu powybijać. Tworzę sobie zatrute strzały, bo troszkę sobie tutaj wykorzystałem. Tu można również odpalić, przywalić... jak to się nazywa? W lampę naftową. Czekajcie, chyba nie udało mi się go zastrzelić. Ej! O ty gnoju! Ja pierdzielę, muszę się uleczyć. To wam przyjdzie to lecenie na rympa w moim kierunku. Dobra, muszę spierdzielać, muszę się wycofać na jakieś pozycje sensowne. Oni w momencie, kiedy mnie wykryją, naprawdę mogą być niebezpieczni. Ja ich troszkę tutaj sobie lekceważyłem. Wszystko jest dobrze do momentu, kiedy... Kurwa. On wali do mnie niesamowicie szybko. Kurwa, skąd on strzela? Typie! No walił do mnie niemiłosiernie, przez tą blachę nawet. Tutaj trafia. Już przez chwilę myślałem, że ktoś z boku do mnie tutaj strzela. A tu jest jeszcze. Co, on nie zginął? Kurwa, chłopie. Nie, no kurwa! Bo szaleje tu zaraz. No kurwa, nie! Gin!
Nie no, jeszcze nie zginął. Nie, ja w to nie wierzę, co tu się dzieje. Teraz go chyba użubiłem. Tam jeszcze na górze coś do mnie wali. Dobra. No kurde, pomęczyłem się trochę. Ten ostatni mi tutaj ewidentnie zaszedł za skórę. Muszę być bardziej ostrożny. Dobra, pozbierajmy teraz śmieci, które zostały mi w kieszeniach. Jeszcze jeden baran. Ten był jakiś nieśmiertelny, bo miał dłuższy pasek zdrowia. Ciężko to inaczej wyjaśnić. Albo jakiś bug się wkradł, albo to był jakiś jego kolega bliźniak. Bo oni raczej tutaj, podejrzewam, nie będą się jakoś specjalnie wyglądowo różnić. Takie możliwe, że strzelałem do dwóch różnych postaci. Tych butelek tu narozrzucali tyle, że mógłbym sklep otworzyć. No dobra, lecimy na górę. O kurde. Ci niektórzy, którzy lecą na rympał. To jest kurwa jakaś masakra, nie? No nie, rubuniku! Kurwa, wieśniaku! Zasruz jeden, no. Leci na pałek. Kto tak robi? Kuźwa, typie. Baba z łukiem do ciebie celuje, a ty na nią lecisz na pałek. No dobra. Będzie więcej tego patałajstwa mi tutaj się szerzyć? Dobra, muszę jakiś... Mamy intruza. Gdzie ona jest? Gdzie jest ten gnój? Oczywiście zawsze można ich czekanem tutaj pacnąć. Co oczywiście jest ciekawym wyjściem, tylko ja intuicyjnie zawsze naciskam kwadrat, a czekan jest pod trójkątem. Oj kuźwa, co mi coś... Przyjmowałem już nielegalne zlecenia i wiem, że tego nie pochwalasz. Ale tego kontraktu nie mogłem odpuścić. Od lat polowałem na zlecenie od trójcy. Są dyskretni, płacą obłędnie i zawsze mają jakąś robotę. Wreszcie mi się udało, ale najchętniej już bym się wycofał. Jesteśmy w jakimś opuszczonym radzieckim obiekcie na totalnym zadupiu. Nikt nie mówi nam, co się tutaj dzieje, ale myślę, że przypadkiem pomagam naprawdę niebezpiecznym ludziom w zdobyciu atomówki lub w czymś równie strasznym. Serio, na to wygląda. Potwierdź, jeśli wiadomość dotarła. Stworzyłem w sieci zabezpieczony kanał. Wydaje się, że powinni zadbać o lepsze zabezpieczenia, ale do tego wynajęli mnie. No dobra, wysłaliśmy tej wiadomości zapisanej. Walimy do trójcy. Jesteśmy w starym, radzieckim jakimś obozie, bo ja tutaj przez pomyłkę stwierdziłem, że będę tłukł kacapów. Być może będę ich tłukł, natomiast... Czegoś nie rozumiem, kurwa. Tu chłopaki strzelają przez ściany? Chyba tak. No zobaczcie, walą przez ścianę. To jest niewybaczalny błąd. Tu się pytam, skąd? Trzy razy zarobił. Czy to będzie wszystko? Chyba tak. Tego to nie pamiętam, żebym zabił. A nie, słuchajcie, z dołu go zabiłem. Faktycznie on tutaj... Zarobił strzałę. I ten chyba padł za pierwszym razem. Widocznie wszystko zależy od tego, w które miejsce trafię. Element pistoletu semi-auto. Druga część. Jeszcze dwie części i będę mógł sobie postrzelać, bo póki co tylko łuk i czekam. To jest trochę dziwne, no ale już dobra. Nie będę się czepiał pierdółek. Ma to też swój urok. Będziemy skakać teraz. No czemu mnie to nie dziwi? No, fuck shit. Kurde, wszystkiego po trochu. Trochę... Dobra, skacz, bo się mi spadniesz. Bo się mi spadniesz. Co to za nora? Wszędzie lampy naftowe, o ile dobrze to określam. Lampą naftową można również rzucić. Często w ferworze walki czegoś o tym zapomina. Dużo butelek i dużo lamp.
Ludźmi sobie jeszcze jedną, bo już tych lamp nie weźmiemy nigdzie ze sobą. Dlaczego? Co to jest? Metal G Solid? O kurde, będzie mi pistolecik? Rewolwerek? Tego akurat podniosłeś, ale te inne te automaty. Czekajcie. Gdzie? Za szybko uciekasz, gościu. W zielonej kurtce. No nie, kurwa, zginąłeś. No nie, nie. Trzeba celować w głowę, ewidentnie. Co za wieśniak. Co ja tu znalazłem? Nadciąga Armia Czerwona. Okej. Obserwuję ich od kilku tygodni. Widziałem setki ludzi stawiających szkaradne, żelazne budowle na lodzie. Wielu z nich umarło, a ich zamarznięte ciała pozostawiono w tundrze. Żadnych obrzędów. Żadnego pochówku czy palenia ciał. Ci nowi najeźdźcy są okrutni i bezbożni. Przybyli w te góry w poszukiwaniu metali szlachetnych, a może jak wielu przed nimi przyciągnęła ich tutaj moc boskiego źródła. Mój lud musi znowu przygotować się na wojnę. Dobra. Nadejście czerwonych. Czyli niezależnie od czasów zwiastuje zawsze to samo. Dobra, przechodzimy do typa. Zbierzmy tutaj. Coś powiesz, młody człowieku? Dopadli go. Uwięzili. Muszę. O nie. No nie, no bez jaj, kuźwa, bez przesady. O, tu mam jakiś sprzęt. Tu się dużo dzieje. Dużo pasków w kodu się. A czemu tak? Brak niezbędnego sprzętu. Otwarcie tego sprzętu chyba wytrycha. Nie mamy jeszcze wytrychu. Wytrycha, nie dorobiłem się. Wytrych przyjdzie z czasem. Tylko czy ja tu będę miał okazję wrócić? I don't think so. Co jest? Przełączanie broni. Zmień broń. No dobra, wszystko jest okej. Okay. W czym jest zatem problem? Czekajcie, takie śmieci znowu. Czasami warto sobie podświecić faktycznie, chociaż ten dźwięk, jak już mówiłem, nie jest... Jest denerwujący. Nie wiem, czy uda mi się zahamować wyciek. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zawód. Nie wiem, czy uda nam się znaleźć... O, idzie ten chłopak. Chłopak, ten dziad, który w pierwszym odcinku już go spotkaliśmy. Miałeś tu nad wszystkim czuwać. Tak jest, nie spodziewaliśmy się tak silnego oporu. Miałeś być moimi oczami. Chyba będzie kara. Myślałem, że zrozumiałeś. Na pewno wiesz, jak wiele zależy od tej operacji. Tak, ale... Nie rozumiesz. Jak mógłbyś zrozumieć? Czyli psychopata taki premium, nie? Taki typowy. Jak już zabija własnych ludzi. Ja nie wiem, chyba go nie zabił. O czym wydumał? Nasz cel jest w zasięgu ręki, ale musimy być czujni. Jeśli nasz plan się powiedzie, nowy świat stanie przed nami otworem. Sami go ukształtujemy. Konstantin! Kurde, Konstantin! Mamy jeźdźca, który może coś wiedzieć. Może zostań wierny, a dostąpisz chwały boskiego źródła. Boże, co mu zrobił? I co z tym biednym żołnierzem teraz będzie? Wydubał mu oczy? Proszę! Co mamy z nim zrobić? Nie! Nie ważcie się go tknąć. Chyba mamy kolejny wyciek paliwa. Co się do cholery stało? Nadal mamy... Robimy ich. Dobra, zakręćmy go. Zepsuł się zawór. Nie możemy pozwolić sobie na kolejne straty. Dobra, zajmę się. Trzymaj i nie... Butelek pod dostatkiem. No, a biedny leży. Czekajcie, tam przy komputerze ktoś... Zobaczymy, czy nas zobaczą. Kurwa, zauważyli mnie. Dobra, do widzenia. Kurwa, nie chcę się z wami męczyć, gnojki.
Tam jakiś jest, jeszcze jeden. No gdzie? Nie wolno ci uciekać! Patrz ta, no leci na mnie! Wieś Magno, nie, trafiłem w jakieś pudełko, kurwa, po McDonaldzie. Dobra, ubity. Nie żyje? Nie żyje. Zbierzmy zatem, co tam tknęło, wypadło. Wejdę na górę. Widzę, pojawiają się skrzynki na amunicję. W ogóle zapomniałem, że mam pistolet, mogłem walić z pistoletu. Po co ja walę z łuku? Czekajcie, możemy tu skoczyć. Tylko kurde, po co? No właśnie, nie wiem. Dobra. Schodzimy na dół. Moje oczy! Pomocy! Dobra. Dobijemy cię jak kulawego kunia. Goddammit, myślałem, że nie ma takiej opcji. Ale jednak mnie dostrzegli. Jestem nieco zaskoczony tym faktem. Tu się mogę jeszcze podnieść. Z tego też można coś ściągnąć. Tu jest jakiś garnek. Kurde, tu mam wszystko, co potrzebuję. Co ja mam teraz zrobić z tym? Słuchajcie, ja już chyba wiem, o co tu chodzi. I powiem wam szczerze, że... Fakt, że ich zabiłem... Ja bym mógł sobie teraz latać do jutra. No właśnie, ja bym tu nie wyszedł. Ja bym nie wpadł na to, że tu trzeba to wysadzić. W życiu. Kurwa, od razu wiedzą, gdzie jest. Gdzie lecisz na mnie? O kurde. To też wybucha, wszystko wybucha. Gdzie chamie? Kurde, granatami rzucałem przez ściany. Poważne, poważne uchybienie bym powiedział. Kurwa, teraz się tam wysadzę w powietrze gnoju. Płoń! Lara się wyprostowała, czyli zagrożenie jest zniwelowane. Ale gdzie on jest? Wyparował chłopak. Wyparował, zmienił stan skupienia. Na skutek wybuchu. No dobra, póki co idzie w miarę sprawnie. Odkryto nowy obóz. To jest ten nowy obóz? Raczej nie. To jest ten obóz. Ta chuźwa górajeczka. No dobra. Jest tu Konstantin. Człowiek, który próbował mnie zabić w Syrii. Jest brutalny, niebezpieczny. A co gorsza, całkowicie oddany swoim fałszywym przekonaniom. Wygląda na to, że mam szczęście do fanatyków religijnych. No. Nie ma się jednak co dziwić. Któż inny wyruszyłby na poszukiwanie tajemnicy nieśmiertelności? Mam dostępne ulepszenie, a nie ma broni. Wspominali przez radio o więźniu, który może mieć jakieś informacje. Czyżby chodziło o tubylca? A jeśli tak, co takiego może wiedzieć? Trójca nie obejdzie się z nim zbyt delikatnie. Może uda mi się go znaleźć i czegoś się dowiedzieć. Dobra. Zdobycie zaufania tubylców może okazać. Dobra, szlifowana lufa. Poprawiłem troszkę stabilizację toru lotu pocisku. Możemy sobie zabić jakiegoś zająca. O Jezus! Nie, myślałem, że go nie zabiję. Zobaczymy, co tam się do niego da wydubać. Jakąś skórkę. O, biedny, jaki uroczy! Trochę jakieś takie porąbane te zające tu są. Gdzie mam wejść? Aha, tutaj, dobra. Zerwimy trochę porzeczek, żeby w razie się nieco uzdrowić. Aha, tu nie da się. Czemu tu się nie da? Tam jest jakiś papierek do przeczytania. Dobra, sprawdzimy. Wejdę na górę, podejrzewam. Będę musiał jakąś kwestię z siebie wydusić. Nie mogę tędy wejść. Zauważył mnie. Musi być jakieś inne wejście. No to już znaleźliśmy to inne wejście. No i co? A mogę tu przeskoczyć? Widzę, że mogę zjechać liną, natomiast... Tam coś jest! Znaczy ja będę mógł tutaj wrócić do tej miejscówki. Tylko ja się boję, że jak zeskoczę, to już nie wejdę. I będę w pułapce. Dobra, walić to. Skrzynkę jakąś tam. Jedziemy.
Ale tu też są żołnierzyki. A, tu ta nasza koleżanka. Nie jestem wrogiem. To jest kolega tamtej koleżanki z poprzedniego odcinka. Dobra, nie chcę się z tobą gadać, typie. Muszę rozpalić ognisko. Jakiś punkt. Rod. On chce z nami ewidentnie pogadać. Dobra, pogadaj. Kim jesteście? Później będzie na to czas. Jeśli chcesz odpowiedzi, słuchaj uważnie. Udało nam się zniszczyć starą wieżę radiową, ale utrzymują łączność dzięki powtarzaczom. Musimy je wyłączyć. Pomóż mi, a powiadomię innych, że można cię uchwać. Ja pierdzielek, chcesz przyjąć misję? Przerwa w komu... Nie, nie chcę przyjąć teraz żadnej misji. Problemy. Przykro mi. Spadaj, wieśniak. Chyba, wiesz, mi dupę zawraca. Nie, nie jestem, spadła. Ja słyszałem, powiem wam szczerze, wyczytałem, że ta gra tak naprawdę można ją skończyć w 8 godzin, z tego co sugeruje full gameplay na YouTubie między innymi, ale można równie dobrze sobie tutaj powalczyć i 40 godzin. Ja nie wiem, czy ja przy okazji teraz, wchodząc tutaj na górę, nie wykonuję misji. Tak z ciekawości po prostu chcę sobie tu wejść, zobaczyć, co tu będzie. Chyba tak. Troszkę jak w Assassinach. Ale dobra, wejdę sobie, sprawdzę. Co będzie dość dużą głupotą z mojej strony. Mógłbym przyjąć tą misję. Chociaż nie! Co ja gadam w ogóle? Teraz dzięki temu będę mógł się przedostać. Nie wiem, czy oni tu tak osiadkowali to wszystko. Optymalny grobowiec wyzwania w pobliżu. Znajdź wejście. Dobra. Mamy tutaj również kawalerki ptaków. Kawalerki ptaków ściągnę, bo tam są... tam są pióra. Tam coś biega cały czas. Tam jakaś chałupa, ja tego jeszcze nie ten. O, to w zasadzie tyle byłoby, jeżeli chodzi o moją teorię, że muszę wejść na górę, żeby przyjechać dalej. Wcale nie musiałem wejść na górę. Czekajcie, to jakaś książka jest. Się trzeba chyba wpisać. Udało mi się przeniknąć w szeregi wroga i dowiedziałem się, że przybyli w poszukiwaniu bogatych złóż naturalnych. Wydaje się, że nie wiedzą nic o tajemnicy, którą chronimy. Robotnicy, którzy budują żelazną drogę, sami są więźniami, niewolnikami Armii Czerwonej. Potężne maszyny poruszają się teraz po żelaznej drodze, przywożąc kolejnych niewolników, żywność i inne materiały potrzebne do zbudowania niewielkiego miasta. Czas wracać do mojego ludu, byśmy mogli zaplanować atak. Jeśli uda nam się zadać intruzom poważne straty, zanim dotrą do góry, być może poddadzą się i wycofają. Okej. Okay. Amunicją, zwiększenie umiejętności językowych. Teraz możesz tłumaczyć rosyjski, czyli kolejny język. Ja nie wiem, czy oni z tymi językami tutaj troszkę nie przesadzają. Mongolski, grecki, rosyjski. God damn it. Dobra, tego dziada zostawiamy. Idziemy dalej. Idziemy ku przygodzie. Tu zwierzęta widać oswojone. W dużej części. Nie reagują jakoś specjalnie nerwowo na nasz widok. Już byłem. Kurde, powiem wam szczerze, że nagle zrobiło się tak gęsto od tego wszystkiego. Tych miejsc, które mogę tu zwiedzić. Tam jakieś widzę zwierzęta, znowu jakieś wilki chyba. Trochę się tak czuję, jakbym coś opuszczał. Bo tu warto byłoby sobie połazić po tych wszystkich. Pomieszczeniach. A może nie warto? Ale patrzcie, ono wchodzi mimo wszystko. No kurde, wejdę na górę, skoro już się tu wdrapałem. Ogarnę sytuację. Być może znajdę jakąś część do pistoletu. Semi-auto. Element łuku bloczkowego. Jeden z czterech. No, czyli warto jednak tutaj szperać ich, umerać. Tu. Weźmy pióra.
I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wspinaczkę. O Jezus, nie zrobiłem jej nic, nic jej nie zrobiłem. No dobra, czyli to jest ta droga, którą powinniśmy się udać. Tu jest jakaś pieczara. Ja nie wiem, czy to nie będzie wejście. Odkryto ciekawe miejsce. O kurde, jest tego trochę tutaj. Wyzwania w ciemności. Zbadano. O kurde! Paduba! O kurde! Zabiją mnie te wołki zasrane! Ja pierdzielę, nie! Nie! Po co ja tam łaziłem? Ciekawość to jest pierwszy stopień do piekła. Po co żeś tam się pchął? Wilki oczywiście są mega kultowym przeciwnikiem. One były w pierwszym Tomb Raiderze. Takie kurwa jeszcze kanciaste, kwadratowe. Mniej żwawe. Gdzie są? Gdzie? Czekajcie, z wilków może coś ciekawego wylecieć. Bierze za mną jakiś, czy nie bierze, żeby mnie tu gdzieś z boku nie zas... A jest, tu. Chodź tutaj. Muszę tam teraz wejść, pomimo wszystko. Ponieważ, aczkolwiek bynajmniej, na pewno coś tam ciekawego będzie. Kurwa, ciemno tu i... Gdzie ty, gnoju, jesteś? Słyszę gnojka, ale go nie widzę. Czemu nie ma standardowej latarki? Nie wiem, gdzieś chyba przepadł. Musimy wyciągnąć od więźnia więcej informacji. Jeśli Konstantin będzie musiał zrobić, to sam nie będzie zadowolony. Przyciśniemy go, ale on ewidentnie zna metody przesłuchiwania. Uważam, że jest przywódcą ocalałych. Musi coś wiedzieć o boskim źródle. Znajdź jego słabość. Wykaż inicjatywę. Ten więzień. Może go odnajdę. Nie wiem, jeden wilk się rozpłynął w powietrzu. Nie wiedzieć czemu. Prawie mnie ubiły. Tam niewiele brakowało, żebym wyzionął ducha. No dobra, idziemy. Czekajcie, tu. Trochę ten celownik mam rozrychlowany. Chyba jeszcze wilki będą. To nie koniec! No dobra, zejdźmy na dół. Laro. Znacznik do jaśniejącego jasno... Aha, to będzie chyba... druga... jaskinia, w której będą się wilki ukrywać. Dobra, włazimy. Odkryto nowy obóz. Osłonięty grzbiet. Dużo tych obozów. Mam nadzieję, że ostatnia taśma dotarła do ciebie na czas. Nagrywanie tych wiadomości dla ciebie zaczyna sprawiać mi przyjemność. Anna mówi, że muszę czasami oderwać się od książek i papierzysk, żeby przypomnieć sobie, po co to wszystko robię. Dobra, wstajemy. Nie będziemy słuchać tego starego dzioda. No właź, kochana. Chyba tędy. Oczywiście jak to u Lary, musi być parkour, nie może być za łatwo. No i wbiję tego czekana. Nie, co ty robisz, dziecko? Czemu ona nie chce skoczyć? To jest zaskakujące. Ja pierdzielę, co za ofiara losu po prostu. No dobra, teraz skoczyła. Nie wiedzieć czemu tam jakiś problem. No powiem wam szczerze, postarali się tutaj, pobudowali naprawdę
Mega park zabaw. Niestety nie wszystko tutaj sobie odwiedziłem. Tamta wieża mnie, kurde, nieco kusi. No ale już nie będę schodził. Czekajcie, tu do góry. Dobra, sprawdźmy najpierw tamten te... O Jezus! Czemu ja wiedziałem, że to się tak zakończy? Może tą drogą też dotrę. Śmieciochy. Jest jakaś skrzynka. Ze śmieciochami znowu. Kurde, gdzie tu iść? Czy tu, czy tu? Ja mogłem... Poczekajcie, a... Dobra, zjechać sobie. To jest chyba raczej ślepy zaułek. Ten młody mężczyzna. Nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Natomiast skoro już tu doszedłem, to chociażbym nie wracał z pustymi łapami. Zbiorę sobie parę patyków. Które jak wiadomo... Są bardzo pomocne i przydatne. Robi się z nich strzały. Dobra, idziemy. Oh fuck. Co to jest za jakiś obelisk? Tutaj oznaczono chyba coś, co znajduje się w pobliżu. Zaktualizowano mapę. Odkryto skrzynię z monetami. Ja tych monet już trochę nazbierałem. Jakby niespecjalnie monety mi są do czegokolwiek potrzebne w związku z faktem, że nie ma tu sklepów. A te dwa wieśki, co oni? A, do ubicia. Dobra. To jest najskuteczniejsze. Fajnie, że mi przypominają, żebym tworzył sobie te... Stare sowieckie obozowisko. Strzały. To jest następny. Znowu trzy strzały! Młody człowieku, gin. Nie, no nie! Nie, no kurwa, to celowanie. Zginął w końcu? Zginął. Czy to aby wszyscy? Czekaj tam, tu czy ta gwiazda CCC. Cepce pacepem poganiał. Rosyjski. No otwieraj to. Czekajcie, bo zapomniałem, że to trzeba naciskać. Wystarczy trzymać. Sklep z zaopatrzeniem. Użyj bizantyjsk... Kurde, patrzcie, ja przed chwilą gadałem o kasie. Aby kupić przedmioty od technika trójcy, podejdź do przedmiotu i naciśnij, aby go kupić. Coś tam nazbierałem, natomiast... Jestem po twojej stronie. Pracowałem dla trójcy przy konserwacji sprzętu, ale chcę się stąd wyrwać. Ziomuś, kuźwa. Są szaleni. Ty masz ceny z kosmosu. Ja jest twój, jeśli masz pieniądze. Ja mam tylko 19 monet, na nic mi nie starczy. Albo zobaczą mnie z tobą, będzie po mnie. Czyli... Potrzebuję niemożliwej do namierzenia waluty na wypadek, gdybym musiał zniknąć najlepiej. To żeś se to kuźwa wytłumaczył. Patrzcie, mogłem mieć kuźwa karabiny maszynowe, strzelby, shotguny, ale co? 19 monet mam tylko. No trudno. Czyli jednak trzeba się skoncentrować na zbieractwie tych pieniądzów. Z chłopaków kasa raczej nie wyskoczy. Dobra. Kolejny obóz. Broń. Możemy sobie czekana zupgrade'ować. Zróbmy to zatem. I nic więcej. Gdzie ja tam teraz mam się dostać? Aż tam? Czekajcie, a za tym sklepem? Gdzie ja tam wyszedł? Nie gadajcie, że mi tak obgrodzili. Mogę wejść tam, natomiast ja muszę jeszcze sprawdzić, bo mi tutaj zostawił jakieś otwarte drzwi. Mam tą samą gadkę gdzieś wciskał. Kolejny dyktafon. Nie chodzi o żadne atomówki. Nieciekawy gość z blizną na twarzy o imieniu Konstantin wygłosił wielką mowę o przeznaczeniu i jakimś źródle. Czuję, że się wkopałem. Inni podwykonawcy są chyba jeszcze bardziej zaniepokojeni.
Za to goście współpracujący z trójcą od dawna łykają wszystko i proszą o jeszcze. Wygląda to na jakąś pojebaną sektę. Przygotowujemy się do ataku. Ciekawi cię pewnie na kogo. Są to jacyś tubylcy. Wyglądają jak z innych czasów. Futra, skóry, żelazne groty. Uderzymy śmigłowcami szturmowymi i karabinami maszynowymi kalibru 50 mm. Wplątałem się w nieciekawą historię. Okej. Okay. Weźmy po tej drabinie. Muszę sobie sprawdzić. Kurde! Tu na samą górę będę musiał się wczłapać. Moment, wait a minute. Dobra, to oni tutaj mi kazali wejść, natomiast tam jest znowu jakaś inna trasa. Dobra, idziemy za znacznikiem. Stałem się pana teren więzienia. Twoi ludzie zawiedli. Trójca zaczyna się niepokoić. Mieliśmy pewien problem z tubylcami. Pozbawili nas łączności, ale wszystko jest już pod kontrolą. Jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, zajmiemy się nią. Nie będzie takiej potrzeby. Jestem tu nie bez powodu. Zostałem wybrany. Doprowadzę sprawę do końca. Mam nadzieję. Hej! O kurde! Nie, no bez jaj, złapali mi Larę. Jak ja mam to rozumieć? Cholera. I co, koniec gry? Czekajcie, coś się wczytuje. Będziemy teraz uciekać z więźnia? Może tak być. Będą ją przesłuchiwać. Żeby jej oczu nie wydubali, bo granie dalej może być problematyczne. Laro, ocknij się, żyjesz? Och, dzięki Bogu. Anna. Anna. A ja zrozumiem, mama. Co ty tu robisz? Nie wiem. Ją też porwali? Laro, co się tu dzieje? Boję się. Strasznie mi przykro. Nie, pomyślałam, że trafił do ciebie. To wszystko moja wina. Co to? Co to za ludzie? Czego chcą? Szukają tego, czego szukał mój ojciec. Och, nie, Laro. Ostrzegałam cię. No. Czegokolwiek potrzebują, ostrzegała. Daj im to. To nie takie proste. Trzymaj się. Wyciągnę nas z tego. Znajdę sposób. No nie wygląda to zbyt wiarygodnie. Jakby szarpać, to się każdy potrafi. Idzie Konstantin. Będzie je dusił. Nie dotykaj jej! To go na pewno zatrzyma. Nie. Ja pierdzielę, powiem wam, że ten Tomb Raider. Nie! Nie, sukinsyno! To jest, powiem wam szczerze. Gdzie jest boskie źródło? Proszę! Mroczna gra! Nie wiem, gdzie jest! Myślałem, że ją udusi. Naprawdę nie wie. Nie! Ty szmato straciecka! Co? Ty... Nie! Jesteś z nimi? Nie wierzę w to. Ale przewrotka się naruszała. Nie mogłaś odpuścić. Co? Wiedziałam, że znajdziesz to miejsce. A czego się spodziewałaś? Spójrz na to inaczej. Szukamy tego samego. Czemu ona ma takie czerwone te białka? Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Chcesz nadać życiu sens. Ktoś zjarana chyba musi być. My możemy ci w tym pomóc. To chyba jakiś żart. Przecież widziałam, jak działa trójca. Odmawiasz? A jak ci się kurwa zdaje? Jezus. Powiedz mi, Anno. Trójca zwerbowała cię zanim zaczęłaś pieprzyć się z moim ojcem? Czy dopiero później? Kochałam Richarda. Ale był zaślepionym idealistą. I to go zniszczyło.
Co byś zrobiła z artefaktem? Pokazałabyś go światu? Przywróciłabyś dobre imię ojcu? Wciąż jesteś naiwna. Jak mała, przestraszona dziewczynka, która próbuje naśladować tatusia. O kurde, ale jej buta sprzedał. Koniec tej zabawy. Nie. Jeszcze nie. Ty i ja. Możemy jeszcze zagrać w jednej drużynie. Pomyśl o tym. Teraz powinna być możliwość decyzji. Tak, gram z tobą w jednej drużynie. Nie, nie gram z tobą w jednej drużynie. Niestety takiej możliwości nie będziemy mieli. Ja nie wiem, czy ta Ann występowała we wcześniejszej części, jakoś specjalnie zdążyło się do niej przyzwyczaić. Była bodajże w jednej scenie, czy we dwóch, na początku tej gry. Była dziewucha jej ojca. To jeszcze nie koniec! Przepisem! Jakby ta przewrotka scenariuszowa z mojego punktu widzenia nastąpiła trochę za szybko. O, czekajcie. Co za łeb? Myślałam, że jestem tu sama. Ja też, a tu proszę. Jak ma na imię moja nowa znajoma? Nieważne. Długo tu nie zostanie. Konstantin nie jest zbyt cierpliwy. Ja też nie. Właśnie widzę. Niezła sztuczka. Wyciągniesz nas stąd? No, typ się próbuje pod tego, podwiesić. Nie ma żadnych nas. Nawet nie wiem, kim jesteś, ani co tutaj robisz. To pewnie też jakiś agent. Mogę się założyć, że oni go tu specjalnie wsadzili. Ale chwilowo nie jestem zbyt ufna. Beze mnie daleko nie uciekniesz. Nawet nie wiesz, jaką drogę już przebyłam. No i co? Co o nich wiesz? To sekta. Pradawna i tajna. Jej członkowie są przekonani, że realizują dzieło Boże. Z tego co widziałam, daleko im do świętości. Ruru będę wyrywał. A no tak, bo jestem znowu pozbawiony ekwipunku. Jak będę musiał zbierać od doba wszystko, to się załamie. Co masz zamiar z tym zrobić? No co zrobić? Dam ci znać, jak coś wymyślisz. Ścianę wybiję. Mało subtelne, natomiast z tego co widzę... Tym bardziej trzeba się stąd wynieść. Skuteczne. Ale trzeba mieć chudą dupkę, żeby się tu przecisnąć. No i proszę bardzo, uciekliśmy z więzienia dnia pierwszego. Jest i nasz sprzęcik. To jest nasz sprzęcik? Lina, aha, już wiem o co chodzi. Można tędy wyjść? Nie, ale znalazłam coś, co może się przydać. Łuk refleksyjny. Lina, czyli będziemy tą liną sobie podwieszać i będziemy sobie drogę torować. Czy ja to mam wrócić? To jest jakaś szafka. Jaki masz pomysł, Raro? Wyceluj. Ostrożnie. I przyciągnij liną. Użyj strzału, liną przyciągnij. Gdzie mam kuźwa wycelować? Szukają tego samego co ty. Nie możemy im tego oddać. Nie możecie, czy nie chcecie? Jest jakaś różnica? Tak, to drugie tak? Oznacza wybór. Fakt. Co ja mam tam kuźwa przyciągnąć? Nie mam strzały. A, bo tam są, tam linę muszę podwiesić. Dobra, słuchajcie, kończę odcinek, bo... Jak tu trafiłeś? Dobra, jeszcze posłuchajmy. Zjawił się tu Konstantin ze swoimi ludźmi. Postanowiliśmy podjąć z nimi walkę. Nie wiedziałem jednak, z kim mamy do czynienia. My? Moi ludzie. Mieszkamy w dolinie, za przełęczą. Dobra, kończę odcinek, bo nie wiem, gdzie mam tą linę. Powinienem teoretycznie mieć ją przy dupie. Raczej ją podniosłem. Ale być może lina nie została podniesiona. Być może będę musiał tutaj skręcić jakiś... No bo nie mam nic.
Dobra, dzisiaj z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam was serdecznie, zapraszam długo na kolejne spotkania z Larą Croft. Jak widzicie, scenariusz tutaj naprawdę dość szybko zmienia swoje ścieżki. Dzieje się dużo, chwilowo jesteśmy zniewoleni. Mam nadzieję, że zdobędę ten cały swój osprzęt, który był tu niezwykle mi pomocny, czyli pistolecik, jakieś monety, żeby zakupić lepszą broń. Zobaczymy. Także pozdrawiam serdecznie, zapraszam, trzymajcie się, nara, cześć.